jest. Halo! Tutaj jesteś. Teraz ja chcę ją podtrzymać. Hej! Hauli! Ojej! Przepraszam, to było niechcący. Cześć, kartofelciu! To już dziś! Wstajemy, mała myszko! Włóż szczeplutki kapturek, kartofelciu! Frytko, jeszcze tylko Milusia chwila drzemki. Proszę. Cześć, mamciu! Cześć, babciu! Dzień dobry, Frytko. To już dziś! Dzień dobry, Frytko. To już dziś, mamciu i babciu. To już dziś! Jak sądzisz, babciu, co takiego ciekawego ma się dziś przydarzyć naszej małej Frytce? Nie mam zielonego pojęcia, mamciu. Przecież dziś idę pierwszy raz do przedszkola! O, no tak! Zapomnieliśmy. Nie jestem już małą mopsinką, tylko dużym przedszkolakiem. Czołem, mamciu i babciu. Pyreczku! Jestem tak przyjęta, że mi się chce... O, dzwoni mój budzik. Skakać do góry! Mnie też! Nie ma jak poranne mopsikowe podskoki do sufitu, mamciu. Zgadza się, babciu. To najlepszy mopsi... mopsikowy sposób na pobudkę. Hopaj, siupaj, w górę, hop! Hopaj, siupaj, w górę, skok! Hopaj, siupaj, w górę, hyc! Hopaj, siupaj, hopaj... Kartofelcia! Kartofelciu, co ty robisz na korytarzu całkiem sama? Tak bardzo się o mnie martwiłaś i wyszłaś, żeby mnie poszukać? O, dziękuję, kartofelciu. Ukryj się szybko, Meleńka. No już! O! Cześć! A wiesz co? Od teraz już nie będę zostawiać cię w plecaku. Zabiorę cię wszędzie tam, gdzie pójdę. Nawet w szkole w tęczowym lesie. Frytka i kartofelcia. Będę cię nosiła w kieszeni. Moja kochana Milusia Mysiu Pysiu. Kartofelciu? Ty też musisz mieć kask. Łupina orzecha. Wspaniale! Już je mam! Hop do kieszonki. Wszystko w porządku? Ukryj się. Nie. To ja miałam być kumpelą z pierwszego dnia Nika. Spójrz na to tak. Niko znalazł drugą kumpelę. Ale obiecałam, że... Wiem, Frytko. Dzięki tobie Niko wspaniale odnajduje się w klasie. Sama spójrz, jak prawdziwy wesoły skoczek świetnie bawi się z nową przyjaciółką. To bardzo się cieszę, panie Wierciku. Miło, że mogłam pomóc. Twój pomysł z trzymaniem łapki bardzo wierci pomógł Nikowi odnaleźć się w klasie. Świetnie, Frytko. Masz naprawdę wielkie serce, mopsinko. Frytko! A potem... Pamiętasz? Urządziliśmy przeuroczy piknik pod jabłonką, zajadając się owocowymi smakołykami.
Pora spać, Pyrku. Dobranoc. Frytulko, ty i Super Misia musicie również się wyspać. Jasne, w porządku. Gdzie ona jest? O? Oj! Adio, adio. Kartofelciu, masz nowego przyjaciela. To jest Buddy. Chodź, Frytko. Kartofelciu, przepraszam, że się z tobą nie podzieliłam. Następnym razem na pewno to zrobię. Mopso, obietnica. No, moje mopsiki. O, moja biedna kartofelciu, masz straszny katar. Doktor Frytka cię zaraz zbada. Ja, doktor Frytka, zbadam cię, kartofelciu, i sprawdzę, co ci jest. Serce mocno ci bije. A uszy są czyste. Dobrze. Masz bardzo czerwony nos. I mokry. Jestem ciekawa, co ci jest. O, co mam zrobić, żebyś wyzdrowiała? Pierwszy raz muszę się opiekować chorą kartofelcią. Frytko, chodź już! O nie, muszę już iść. Zostań tutaj sobie, moja kartofelciu. Dobrze? Doktor Frytka zaraz wraca. Chodź, zobacz to! Idę! Pa! Znalazłaś misię? Nie, nie. Nie, ciociowa! Już idę, kartofelciu. O, moja Frytunia. Hej, nie powinnaś być już w łóżku? Ja szukałam książki. Pora spać. Dobranoc, papciu. Pa! Znalazłaś ją? Gdzie się schowała? Ja, to ja. Ciociowa. Ale nadal jej nie widzę. No co? Racja! Ostatnio widzieliśmy Super Misię na pikniku. Tuż obok jabłonki. Myślisz, że zapomniałyśmy ją stamtąd zabrać? Sprawdźmy to. Może wypatrzymy Super Misię przez okno w sypialni rodziców. Dobrze widzisz, kartofelciu? Aha. Popcornu? Tato, co oglądamy? Mam dla was mnóstwo filmów, moje mopsiki. Powinnam już spać. Ale musimy po nią wyjść, zanim się rozpada. Jesteś gotowa? Czas na misję ratunkową. A ty dokąd, Frytko? To Niko! Tak, to Niko! Dawaj! Ciężka sprawa, kartofelciu. Nie potrafię tego naprawić. Nie mam nic, co mogłabym im pokazać. Chciałabym mieć coś innego, kartofelciu. Mój braciszek Buddy nosił te butki, gdy był malutki. Aha! Co jest, kartofelciu? Ta-ta-ta-da! Ty? Mogłabym zaprezentować ciebie, kartofelciu? W sumie jesteś moim największym skarbem na świecie. Zaraz, nie mogę cię wszystkim pokazać. Dowiedzą się, że jesteś żywą myszką. O! Mogę pokazać moją najukochańszą przytulankę. Aha. Dobrze, jeśli obiecasz, że nie zdejmiesz z głowy kapturka. To co? Zgoda? Ukryj się. Miło, że pokazałeś nam butki Buddy'ego.
Twój mały braciszek to wiercikowy słodziak! Brawo, panie wierciku! Panie wierciku! Mam tu coś innego do pokazania. Mogę spróbować jeszcze raz, proszę? To dla mnie jeszcze cenniejsze. O, brzmi ekscytująco. Bardzo proszę. Ciekawe. Mopsik cię kocha, skarbie. Chciałam zaprezentować moją przytulankę Kartofelcie. Co? Przytulanka? Mam takich całe sterty. Cii, daj spokój. Przecież to ulubiona przytulanka Frytki. Dalej, Frytko. Słuchamy uważnie. Kartofelcia to moja ulubiona przytulanka, od kiedy byłam mała. Gdy Kartofelcia jest ze mną, czuję się odważna i chcę poznawać świat. Dlatego lubię zabierać ją ze sobą do przedszkola. Sprawia, że czuję się świetnie przez cały dzień. Jest mopsostyczna! O, jakie to słodkie! O, chciałabym mieć przytulankę Kartofelcie. Ja też! Schrupałbym! A ja chciałbym przytulankę Banana! To była niezwykła i wiercimilutka prezentacja. Dziękuję, że zechciałaś nam pokazać Kartofelcie. Ale ja też! Dzięki, Kartofelciu. Super przytulanka! Ania! Zaraz cię złapię! A ja uwielbiam, jak Kartofelcie rozśmiesza mojego małego braciszka Bodiego. Kartofelciu, gdzie jesteś? Myślisz, że mogła pójść do szkoły? Może. Chodźmy, Niko, przekonamy się. Dokąd teraz? Tędy! Kartofelcia! Kartofelciu, zamoczyłaś się i było ci zimno. I przyszłaś tutaj, żeby się ogrzać. To naprawdę wielki pomysł małej Kartofelci. Aha! Przepraszam, że zostawiłam cię na śniegu. Ja też cię przepraszam. Niko, od tej chwili musimy zawsze upewniać się, kto ma przy sobie Kartofelcie. To może będzie w mojej kieszeni do obiadu, a potem... Nie! Ja chciałabym ją mieć przy sobie przez resztę poranka. Ale... Musimy wracać na zajęcia. Dziękujemy za przypomnienie. I wiesz co? Ty też teraz musisz opiekować się mną i Niko. Aha. Ukryj się, Kartofelciu. Chodźmy wszyscy razem. Chodźcie. Biedny Niko. Będzie mu tutaj samemu bardzo smutno. O, chodźcie. Chodźcie. Ty? Chcesz tutaj zostać? Jako myszka? Aha! To nie jest zwykły pomysł małej Kartofelci. To największy pomysł małej Kartofelci, jaki słyszałam! Jesteś pewna, że chcesz zdradzić naszą tajemnicę? Cóż... No dobrze, ale teraz się ukryj. Papciu, Amando, możemy się jeszcze troszeczkę razem pobawić? Mopsikowo, proszę! No, cóż. No dobrze, tylko nie brykajcie za bardzo moje małe wiercipiętki. Skoczę na chwilkę do sklepu. Papciu, ty też możesz iść. Poradzimy sobie. Właśnie, gdybyśmy czegoś potrzebowali, zawołamy. No dobrze. W porządku, wrócimy niedługo. Na razie. Niko? Lubisz wielkie tajemnice? Mhm. Ale takie, wiesz, naprawdę bardzo wielkie tajemnice? Aha. To dobrze, bo chcę ci zdradzić mój wielki sekret o mojej przytulance. Zobacz. A, to
Bodia to tak naprawdę myszka. Mhm. To moja wyjątkowa, sekretna przyjaciółka. A teraz jest też twoją sekretną przyjaciółką. Cześć, kartofelciu. Obiecujesz, że nikomu nie powiesz? Pan dzikowo ci obiecuje. Jej, to moja największa tajemnica. A dzieciako, dzieciako. Kartofelcia chce z tobą zostać na noc, żeby ci nie było samemu smutno. Serio? Naprawdę? Aha. Fryciu, pan dzikowo ci dziękuję. Już jesteśmy. Kartofelciu, ukryj się. Zaczynajmy! Frytko, jesteś świetna, cokolwiek robisz, wiesz. Jest tu mamcia! Jest tu babcia! Derek i Niko też! Frytka i kartofelcia! Frytka i kartofelcia! Frytka i kartofelcia! Uuuu! Mopsiko, całuski! Jak wiecie, wesołe skoczki, dziś po zakończeniu naszych zajęć będziemy mieli dzień otwarty dla rodziców. Słyszałaś? Dzień otwarty dla rodziców. Opowiem waszym rodzicom, jacy jesteście grzeczni, kiedy się z nimi spotkam. Dla pana Wiercika jestem wzorowym przedszkolakiem. A więc, kochani, popracujmy solidnie tego popołudnia nad nowym tematem. Zdrowe odżywianie. Wesołe skoczki, powitajcie teraz gorąco wszystkie najzdrowsze owoce i warzywa. Mamy marchew. Jabłko. Brawo! Brokuła. Pamiętaj, kartofelciu, w przedszkolu musisz siedzieć w mojej kieszeni. Tak! I nie. Dobra, wesołe skoczki. Dziś po południu każdy z was spróbuje narysować jeden owoc lub warzywo. I to w ciszy. Usiądźcie koło owocu lub warzywa, który chcecie narysować. Proszę. Praca w ciszy jest najlepszym sposobem, aby skupić się na wykonywanym zadaniu. Rozpoczynamy czas ciszy. Teraz. Narysuję wielką dynię, bo mopsy uwielbiają to warzywo. Masz jakiś kłopot, Frytko? Nie, panie Wierciku. Świetnie. Pamiętaj, że teraz jest czas milczenia, a nie czas rozmów. Kartofelciu, ukryj się szybko. Hej, Frytko, spójrz. Hej, to jest moja przytulanka Howie. Oddaj mi ją. Frytko? Ale... Cisza. Pamiętaj. Chcesz swoją przytulankę? No to łap. Kartofelciu! Howie? Jaką mamy zasadę dotyczącą rzucania rzeczami w sali? Już pamiętam. To jest żaden wesoły skoczek nie rzuca niczym w swojej sali? Tak jest, Howie. A ty czymś rzuciłeś i dlatego dzisiaj nie wyjdziesz na popołudniową przerwę. O, dziś znowu nie wyjdę na przerwę? Panie Wierciku! Słucham cię, Barry. Jeden z pomidorów jest różowy. Tak, sądzę, że ten pomidor to twoja przytulanka, Frytko. W przedszkolu musisz siedzieć w mojej kieszeni. A teraz kontynuujemy czas ciszy. Nie pokazuj się, kartofelciu. Siedź w kieszeni, kiedy cię o to poproszę. Powiedziałem cisza! Frytko, już trzeci raz się odzywasz, podczas gdy ja ogłaszam ciszę. Obawiam się, że ty także nie wyjdziesz dziś na przerwę. Słyszałeś, Frytko?
Skupcie się proszę na rysowaniu. W ciszy. Szkoda. Czas ciszy zakończony. Hurra! Pokolorujecie wasze rysunki później. Zostawcie pracę tam, gdzie siedzicie. Życzę wam wszystkim dobrej zabawy na przerwie. Howie i Frytka, zostańcie i usiądźcie. Wychodź, Garwik. O, uważaj, gdzie robisz piruety, Mona. Co tam, Frytko? Chciałam, żeby pan Wiercik powiedział mamcie i babciowi, że jestem wzorowym przedszkolakiem. A on dziś im powie, że rozmawiałam w czasie ciszy i za karę nie wyszłam na przerwę. Akurat dziś miałam takie kłopoty. Pierwszy raz. Ja mam kłopoty prawie codziennie. To nie jest takie złe. Pyrek! Nie, teraz Pyrek wie, że nie wyszłam na przerwę. Frytko i Howie, podejdźcie do stołu, gdzie teraz oboje spędzicie przerwę. Przeglądając te książki. I to w ciszy. O, witam pani Wełno. To pani Wełna. Dzień dobry, panie Wierszyku. Całej szkoły. Czy jest pan gotowy na dzień otwarty? Oczywiście, że jestem. Nie mogę się doczekać na rodziców. Doskonale. Witaj, Howie. Witaj, Frytko. Dzień dobry, pani Wełno. Jaka szkoda, że nie jesteście na dworze i nie cieszycie się przerwą z waszymi kolegami. Tak. Razem z Peterem mieliśmy się bawić w ninja, pani Wełno. Jestem pewna, że będziecie grzeczni i pobawicie się jutro. Kartofelciu, teraz nawet pani Wełna, dyrektorka szkoły, wie, że nie wyszłam na przerwę. No proszę, Frytko, spróbuj jeszcze raz przeglądać książkę w milczeniu. Howie? Oj, przepraszam, to jest śmieszne. O! Świetnie, wesołe skoczki. Koniec zajęć na dzisiaj. I koniec czasu milczenia. Dobra robota. Teraz możecie rozmawiać, ile dusza zapragnie. O, pamiętajcie, że zaczynamy dzień otwarty. Macie czekać na zewnątrz ze swoimi rodzicami. A ja będę ich zapraszał po kolei. Możecie im pokazać swoje rysunki podczas oczekiwania na rozmowę o waszym zachowaniu. Pan Wiercik powie mamcie i babciowi o tym, że nie wyszłam na przerwę. Na pewno. Państwa syn zachowuje się bardzo dobrze. No myślę, że to mopsiko fantastyczna wielka dynia. Świetnie, Frytko. Dzięki, mamciu. Razem z mamcią nie możemy się już doczekać na rozmowę o twoim zachowaniu w szkole. No właśnie. I o tym, że nie wyszłaś dzisiaj na przerwę, siostra. Mamcia i papcio mops. To my? Już idziemy? No jak sądzisz, co pan Wiercik im powie o tobie? No nie wiem. Ale spróbuję coś usłyszeć. Nic nie słyszę. O! Oczywiście już jesteśmy bardzo ciekawi. Kartofelcu, zostań! Kartofelcu, proszę, wracaj! Nie! Kartofel! Przepraszam, Frytko. Proszę. Kartofelciu! Frytko, czy pan Wiercik już powiedział twoim rodzicom o tej przerwie? Sama nie wiem, Howie. Ale jeśli nie on, pewnie pani Wełna to zrobi. Ona przed chwilą tam weszła. O! Pani Wełna? Oj, niedobrze. Frytko?
Nie chciałam zakłócić ciszy, mamciu. Jest mi naprawdę przykro. Że co? Frytko, usłyszeliśmy tak wiele dobrych rzeczy o tobie. Jesteśmy z ciebie, mopsiko, dumni. Nie rozumiem, dlaczego jest ci przykro. O, Frytko, już mówiłem twoim rodzicom. Dzisiaj to nie był twój najlepszy dzień. Ale jeden nie najlepszy dzień Frytki nie może przekreślić innych udanych dni. Jesteś wspaniałym, wesołym skoczkiem. A przy okazji nauczyłaś się czegoś o słuchaniu poleceń i pracy w milczeniu, tak? Rację, panie Wierciku. Nie zapomnę tego. Mam jeszcze jedno małe słówko do Frytki. To twoja zguba, mopsinko? O, tak, moje, pani Wełno. Dziękuję. Zabawne. Miałam identyczną przytulankę, gdy byłam przedszkolakiem. Naprawdę? Tak. I pewnego razu nie wyszłam na przerwę, dlatego że zbyt dużo mówiłam. To się już nigdy nie powtórzyło. Życzę ci powodzenia na egzaminie z fortepianu. No tak, jutro mam egzamin z fortepianu. Muszę biec do domu i ćwiczyć. Zaczekaj na nas, Frytulko. Babcia Hiena, zapraszam. Musisz zawsze siedzieć w mojej kieszeni, gdy jesteśmy w przedszkolu. Myślę, że obie nauczyłyśmy się dzisiaj ważnych rzeczy o wypełnieniu poleceń, he? Tu jesteś! Dobrze. Może teraz pójdziemy do domu na słodkie, mopsiko pyszne dyniowe placuszki. Co ty na to, super gwiazdo wesołych skoczków? Tak, bardzo pięknie, proszę! Tak! Kartofelciu, ja też cię kocham. A dzisiaj jest... ostatni dzień szkoły przed feriami zimowymi. I będziemy oboje się tobą opiekować. Dwa razy więcej zabawy i dwa razy więcej miłości. No, i co ty na to, Kartofelciu? Chciałabyś pójść na trochę do Niko? Nadeszła pora na... śnieżny poranny spacer! Gotowi? Tak! To zaczynajmy! Poranny spacer! Prowadzę poranny spacer! Hej-ho! Prowadzę poranny spacer! Hej-ho! Gdzie idziemy dziś? Do szkoły, gdzie spadł śnieg! Pójdź na trochę do Frytki. Gotowa? A teraz z powrotem? Prowadzę poranny spacer. Prowadzę poranny spacer. Kto kocha śnieg? My kochamy śnieg! Hej ho! O, no dobrze, jesteśmy na miejscu. Pa, mamo. Pa, dobrej zabawy. Uć się pilnie. Do zobaczenia. A gdzie kartofelcia? Tutaj jest. A ja.
tutaj jesteś. Teraz ja chcę ją podtrzymać. Hej! Hauli! Ojej! Przepraszam, to było niechcący. Patrzcie, śmiech! Ej, zobaczcie, co to? Witajcie, witajcie, śnieżne wesołe skoczki! Wesołe dzień dobry, panie Wierciku! Posłuchajcie, mam dla was dzisiaj wyjątkowo wiercikowe ogłoszenie. Dzisiaj będziemy mieli naszą lekcję WF-u i muzyki na zewnątrz i to w śniegu! Najpierw sprawdzimy listę obecności. Kiedy wywołam wasze imię, odpowiadajcie robiąc aniołkę ze śniegu. Jako pierwsza niech podejdzie nasza 5-letnia Frytka. Jestem! Wszystkiego wiercikowego, Frytko! Wszystkiego najlepszego! Dziękuję! Następny Niko. Jestem! Tip. Jestem! Top. Mona? Fajnie, że możesz się teraz bawić ze mną i z Nikiem, co kartofelciu. To najlepsza lekcja WF-u! Frytko, uważaj! Jej! No dobrze, kończymy powoli jazdę na sankach, kochane skoczki. O, chcę zjechać jeszcze raz. Ale było fajnie. Podobało ci się kato... O, na pewno jesteś u Frytki. Uwielbiam WF na śniegu. Wesołe cześć! Wesołe cześć, Frytko. No dobrze, skoczki, podejdźcie do mnie. Frytko, ty też proszę. Ale to była fajna zabawa. A teraz nadeszła pora na naszą śnieżną lekcję muzyki. Spójrzcie na ten instrument. Przedstawiam wam sopelkowe dzwonki. Podchodźcie pojedynczo. Każdy może zagrać na naszych sopelkowych dzwonkach. Proszę bardzo. Jejku. Ustawcie się w kolejce, moje skoczki. Frytko, twoja kolej. Jejku! Słyszałaś to, kartofelciu? Twoja kolej, Niko. O tak, kartofelcia pewnie jest u Nika. Jak to niesamowicie brzmi. Niko, dasz mi kartofelcie? Myślałam, że jest u ciebie. Nie, ja jej nie mam. Ale ja też jej nie mam. No to gdzie ona jest? Ojej, przecież mieliśmy się nią oboje opiekować. No ale żadne z nas jej nie ma. Ty miałeś ją ostatni. Nie, była u ciebie. Nie, była u ciebie. Musimy jej poszukać. Może pan Wiercik się zgodzi. Bary, twoja kolej. Proszę pana. O co chodzi, Niko? Zgubiliśmy, znaczy Frytka zgubiła przytulankę. Czy może pójść jej teraz poszukać? To znaczy, możemy? Bary. Ach. No cóż, oboje zagraliście już na sopelkowych dzwonkach, więc możecie iść. Szukajcie przytulanki, tylko wróćcie do nas wiercikowo szybciutko. Dobrze, proszę pana. Dziękujemy. Bary, sopelki nie są do jedzenia. Zaczynamy poszukiwania. Zobacz, ślady na śniegu.
iść tamtędy. Chodź za mną, wpadłam na jej trop. Wiesz co, Niko? Już tęsknię za kartofelcią. Zawsze sprawia, że się śmieje, nawet kiedy mam gorszy dzień. Aha! Ania! Zaraz cię złapię! A ja uwielbiam, jak kartofelcia rozśmiesza mojego małego braciszka Bodiego. Kartofelciu, gdzie jesteś? Myślisz, że mogła pójść do szkoły? Może. Chodźmy, Niko, przekonamy się. Dokąd teraz? Tędy! Kartofelcia! Kartofelciu, zamoczyłaś się i było ci zimno. Aha. I przyszłaś tutaj, żeby się ogrzać. To naprawdę wielki pomysł małej kartofelci. Aha. Przepraszam, że zostawiłam cię na śniegu. Ja też cię przepraszam. Niko, od tej chwili musimy zawsze upewniać się, kto ma przy sobie kartofelcie. To może będzie w mojej kieszeni do obiadu, a potem... Nie! Ja chciałabym ją mieć przy sobie przez resztę poranka. Ale... Musimy wracać na zajęcia. Dziękujemy za przypomnienie. I wiesz co? Ty też teraz musisz opiekować się mną i Niko. Aha. Ukryj się, kartofelciu. Chodźmy wszyscy razem. Chodźcie. Przepraszam, że tak długo nas nie było. Nic nie szkodzi. Widzę, że znaleźliście przytulankę. Całe szczęście. Uwaga, leci! Frytko żartuje sobie. Wesołych ferii! Chyba uwielbiasz swoją przytulankę. Oboje z Niko ją kochamy. W tęczowej naszej szkole śpiewamy, że każdy z nas jest inny i lubimy się. Są duzi i są mali, puchaci też. Bawić się tutaj chce każdy zwierz. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Mopsik, banda kartofelcia to najlepsi przyjaciele. Przywitać z Bodim. Pamiętaj, ja i Bodi będziemy siedzieć w pierwszym rzędzie. Jesteśmy strasznymi piratami. O, Niko, jesteś gotowy? Frytko, tak świetnie dogadujesz się z małym Bodim. Zawsze jest zadowolony, kiedy jesteś obok. My, to znaczy ja uwielbiam Bodiego. Chodź, Frytko. Idę!
się z naszego pierwszego przedstawienia? Nie bardzo, Frytko. Wiesz, boję się, że znowu się pomylę. Pamiętasz przecież, jak było na próbie. Dzisiaj na pewno się nie pomylisz, Niko, bo ja pomogę ci się przygotować. Wczoraj powtarzałam swój tekst z opiekunką Roxy i dzisiaj wcale się nie boję. Posłuchaj, piracie Pando. Ja zakopałem skarb pod starą palmą. Cii, jej, pomożesz mi teraz przygotować mój tekst? Pewnie, Niko, chodź. Jo-ho-ho! Jaki jest twój tekst, stary druhu? Zakopaliśmy nasz skarb na wyspie, a miejsce zaznaczono X-em. Zakopaliśmy nasz skarb na wyspie. Zakopaliśmy nasz skarb na wyspie. Zaznaczyliście miejsce? Miejsce zaznaczono X-em. No, 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 zajmujcie swoje miejsca, wesołe skoczki, tak jak na próbach. Fajnie! Doskonale! Słuchaj, pana Wiercika. Czy wszyscy pamiętają swoje teksty na dzisiejsze przedstawienie? Tak, ja pamiętam! Wspaniale! Bardzo się cieszę! O, no tak, wszystkie pirackie kurtki mam tutaj. Kto jest piratem, ręka w górę i szybciutko wkładajcie pirackie kurtki. Ja chcę! Ja poproszę! Ja chcę! Dziękuję, panie Wierciku. Hej, Niko! Gdzie zakopałeś skarb? Zakopaliśmy nasz skarb na wyspie. Zaznaczyliście miejsce? Miejsce zaznaczono X-em. Doskonale, piraci! Dziękujemy, proszę pana! Kartofelciu! Dzisiejsze przedstawienie na pewno będzie fantastyczne. Cisza! Słyszycie, jak publiczność zajmuje swoje miejsca? Słyszycie? Słyszycie? Już są! Chyba jest pełna sala! Hej, kartofelciu! Zobacz! Moja kurtka ma kieszeń specjalnie dla ciebie! Jeśli zapomnę, co mam mówić, ty mi pomożesz sobie przypomnieć, dobra? Frytko! Frytko! Nie mogę założyć kurtki! Jest za mała! O, a moja jest za duża! Gotowi, wesołe skoczki? Zamienisz się? Szybko! Jasne, że tak. Proszę. Pora powitać waszych przyjaciół i rodziny na szkolnym przedstawieniu. Pani Ząbek, kurtyna. O, tam jest. Widzę ją. Tam. Ej, pomachajcie do Frytki. Cześć, Niko. Witamy. Zaraz się zacznie. Witamy przyjaciół i rodziny naszych wesołych skoczków. Przestań. Mały Bodi. I małego Bodiego też. Wesołe skoczki zapraszają na wspaniałą wyprawę po morzach i oceanach. Tytuł naszego przedstawienia w tym semestrze to Skarb Piratów. Jesteście gotowi postawić żagle, moi piraci? Przed państwem, yo, ho, ho, wesołe skoczki! Brawo, świetnie! Statek piracki żeglował po wielu oceanach i szukał wielkiego skarbu. A wtedy morski potwór, czyli ja, próbował zatopić ich statek. Frytko, mam nadzieję, że nie zapomnisz tekstu. Nie zapomnę, Howie. Wiem, że go mówię zaraz po tobie i że jest bardzo ważny, bo po nim jest końcowa piosenka. Bardzo, bardzo długo to ćwiczyłam. Prawda, kartofelciu? O, nie jesteś w tej kieszeni, tylko w pirackiej kieszeni. O, kartofelciu, jesteś w kieszeni kurtki, którą dałam Niko. Jesteś u Niko. A w butelce zamknięta jest sekretna wiadomość.
która mówi nam, że... Nie dam rady, gdy Kartofelcia nie jest ze mną. O nie, nie pamiętam mojego tekstu. Niko! A mówiła ona, że... Zakopaliśmy nasz skarb na wyspie. Miejsce zaznaczono X-em. Psst, Kartofelciu, chodź do mnie. A mapa zaprowadzi piratów do... Zaprowadzi piratów do... Do kapitana, który powie. Zaprowadzi piratów do kapitana, który powie im, gdzie jest zakopany skarb. Teraz twoja kolej. Frytko. Juhu. No dalej, kapitanie Frytko. Mów. No Frytko. Ojej. Frytko nie mówi. Co jej jest? Jachal... Jaha! Zakopałem skarb pod starą palmą! Udało mi się! Wskakuj! Swojego tekstu, ale udało się. Powiedziałam go i to bez ciebie w mojej kieszeni. Co ty na to? Najlepsze przedstawienie w historii! Brawo, moja Fryteczko! Byłaś wspaniała, kurczę! Jestem z ciebie dumny. Nasza Frytko, byłaś taka mopsiastyczna. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Poszło ci świetnie, Frytolino. Ojejku, Body ma gorące czoło. Biedny mały Body. Może w środku było mu za gorąco. I znowu ci się udało, Frytko. Przy tobie Bodiemu wraca humor. Frytko, będziesz świetną starszą siostrą dla swojej małej siostrzyczki, gdy już się urodzi. Siostrzyczki? Tak, dziś się dowiedzieliśmy, że mały mopsik to dziewczynka. Tak! Cześć, mopsiku, siostrzyczko. Witaj, mała siostrzyczko. Wiesz co? Czasami wydaje mi się, że już wiem, jak to jest mieć młodszą siostrę. Cześć wam, mopsy! Cześć, Pako! Gotowy na zabawę w naszym domu? No pewnie! Cześć, Frytko! Cześć! A czy Niko też mógłby wpaść się pobawić? Chciałbyś dziś iść w odwiedziny do Frytki? A ja w tym czasie pójdę z Bodim do lekarza. Tak! Jasne! Super! Tak! Panda i mopsik, świetna zabawa! Panda, mopsik i Kartofelcia to jest zabawa!
świetna, cokolwiek robisz, wiesz. Jest tu mamcia! Jest tu babcio! Berek i Niko też! Frytka i kartofelcia! Frytka i kartofelcia! Frytka i kartofelcia! Mopsiko, całuski! Co robić, kartofelciu? Frytulko! Zejdź do garażu i zobacz, co znalazłam! Idę, mamciu! Tu jest mój stary rower. I patrz, Frytko! To twój dziecięcy fotelik rowerowy. Ten malutki fotelik był mój? Tak! Czy pamiętasz, jak jeździłaś ze mną na rowerze, gdy byłaś maleńką mopsinką? Bawcie się dobrze, moje wesołe mopsinki. Cześć, mamciu mopsik. Cześć, Frytko. Czołem, babciu słoń. Pomachaj dwóm małym słoniątkom, Frytulinko. Wydaje mi się, że to pamiętam. Przejedziemy się dzisiaj na twoim rowerze, mamciu? Chciałabym znowu wsiąść do mojego fotelika. O, Grula, też możesz pojechać. Możemy, mamciu? Pięknie proszę. Wiesz, Grula się zmieści, ale ty, Frytulko, jesteś już za duża, żeby jeździć w dziecięcym foteliku. Ale jeżeli chcesz jeździć z nami na rowerze, spróbuj jechać na tym. To stary rowerek Pyrka. Spójrz. Ma jeszcze przykręcone boczne kółka. W sam raz dla ciebie, Frytulko. Pyrek nie będzie miał nic przeciwko. Ja i Grula jedziemy teraz do parku. Możesz jechać z nami. Skoro mój kolega Pedro może jeździć na rowerze, to czemu ja bym nie mogła? To co, jedziesz, Frytko? Spróbujemy, kartofelciu. Ukryj się. Jadę, mamciu. Dzień dobry, panie Pasek. Witaj, Frytko. Będę dziś jeździła na starym rowerze mojego brata. Pierwszy raz w życiu. Jesteś już taka duża, ale widzę, że wciąż nosisz tę swoją puszystą przytulankę. Będziemy z żoną tęsknić za tobą, gdy wyprowadzimy się ze spacerowej. Kiedy się państwo wyprowadzają? Właśnie rozmawiałem z twoją mamcią o tym, jak szybko upływa czas. Wyprowadzamy się stąd już jutro, Frytko. Już jutro? Będziemy za wami bardzo tęsknić. Będzie nam brakowało takich sąsiadów jak wy. Gotowa na przejażdżkę, Frytko? Pewnie, że tak, mamciu. Czekaj, sprawdzę, w jakim stanie jest rower Pyrka. Tak dla twojego bezpieczeństwa. Dzięki, panie Pasku. Dobra. Jeszcze tutaj. Tak. Tak jest, wszystko w porządku. Wskakuj. No już. Ten rowerek ma boczne kółka, więc się nie przewrócisz. Pozwól, że ci pomogę. Nie trzeba. Dzięki, panie Pasku. Poradzę sobie sama. Już siedzę. Siedzę na starym mopsikowym rowerku Pyrka. Dobrze, ale zanim wyruszysz, upewnijmy się, że wiesz, jak się jeździ na takim rowerze. Dobrze. Najpierw trzeba położyć stopy na pedałach. Tak, świetnie sobie radzisz. O, zobacz, te boczne kółka są stare i zardzewiałe. Nic nie szkodzi, panie Pasku. Już nie mogę się doczekać, kiedy pojadę. Jej! Dobrze, a wiesz, jak zatrzymać rower? Tak, trzeba nacisnąć hamulec. O, tak! Pięknie. Już to łapiesz, ale te hamulce trochę za bardzo piszczą.
Dobra, załatwione. A jak kierujesz rowerem? Skręcam kierownicą w prawo i w lewo. O, tak skręcam w tę stronę. A tak skręcam w drugą stronę. Świetnie ci idzie. Jazda na starym rowerze Pyrka to dla mnie zwykła bułka z masełkiem. Wspaniale, moja mała frytulko. Czy możemy już jechać? Tak. Ej, i o to chodzi. Do przodu, frytko. Dobrze się bawisz, Kartofelciu? Kartofelciu? Moja przytulanka! Nie ma mojej przytulanki! Ho, 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 ho. Twoja przytulanka jest tutaj! Gotowa do drogi! Kartofelciu, jedziesz na moim bagażniku tak jak Gróla jedzie u mamci w foteliku! Dziękuję! Trzymaj się! Jedźmy, mamciu! Bawcie się dobrze! Powodzenia! Myślę, że wkrótce będziesz jeździć bez bocznych kółek. Na pewno, panie Pasku! Dzięki! Ale cudownie, mamciu! To my, super mopsy, tak małe, wielkie psy. Jedziemy, śpiewamy i machamy, super mopsy to my. Popatrz, Greto! Frytka! Hej, Frytko! Cześć! Ale czadowy rower! Witaj, Doni! Jedziemy na rowerze do parku z mamcią i Grulą! Baw się! Hiho! Dobrze, Frytko! Uwielbiam jeździć na rowerze! A ty, Kartofelciu? Mopsa, mopsa, stycznie! Mopsa, mopsa, stycznie! Mopsa, mopsa, stycznie! Spójrz! To babcio i Pyrek pakują zakupy na parkingu. Halo, babciu! Hej, Pyrko! Babciu! Pyrku! Jadę sama na rowerze bez niczyjej pomocy! Patrzcie! Hej! Przecież to mój stary rower, siostro! Nic nie szkodzi. Powodzenia, Frytencjo! Proszę, jaka zdolna mopsinka. To na razie! Dzięki, Pyrku! Pa! Frytko, wszystko dobrze? W porządku! Już dojechałyśmy do parku, Kartofelciu! Mamciu? Wszystko w porządku? Tak. To te boczne kółka. Nagle mi odpadły. Spójrz! Pan Pasek miał rację. Mówił, że są zardzewiałe. Musimy je naprawić. Dobrze, mamciu. Uff, było ostro, ale udało mi się, Kartofelciu. Ha? Mamciu! Nie ma Kartofelci! Zajrzyj do kieszeni. Twoja przytulanka przeważnie tam siedzi. Nie ma jej w kieszeniach. Siedziała na bagażniku. O tutaj. Niedobrze. Może Kartofelcia wypadła po drodze. O nie. A jeśli zginęła? O, przyszła wiadomość od babcia. Znaleźliśmy Kartofelcię. Proszę powiedz Frytce, że leżała w trawie niedaleko parkingu. Pewnie wyskoczyła z bagażnika, gdy wpadłam do tej dziury w jezdni. Mamciu, chcę teraz szybko wrócić do mojej Kartofelci i sprawdzić, czy jest cała. Oczywiście, Frytko. Ale bez tych bocznych kółek musimy iść i prowadzić rowery. Nie. To by trwało zbyt długo. Umiem już jeździć na takim rowerze, mamciu. Bez bocznych kółek. Pchaj mnie! No dobrze. Teraz puść. Wow! Wow! Dzięki! Tylko nie za szybko, Frytulko! Zobacz, jak jadę! Daję radę! Już pędzę, Kartofelciu! Fantastycznie, Frytko! Zaczekaj na nas! Babciu! Jesteśmy! Wspaniale jeździsz na rowerze! W dodatku bez bocznych kółek! Moja zdolna mopsinka! Gdzie Kartofelcia? Czy ktoś tu zgubił śmieszną, puszystą przytulankę? Kartofelcia! Dzięki, Pyrku! Nie
wiem, co ty widzisz w tej zwykłej, starej zabawce, Frytolino. Kocham cię, moja kartofelciu. Wszystko w porządku? Gdy będę jechać na rowerze, ty będziesz w mojej kieszeni o tu, przez cały czas. Wygląda na to, że kolejna przejażdżka już za chwilę. Nie mogę się doczekać, kiedy Niko i Pedro dowiedzą się, że umiem jeździć już bez bocznych kółek. Mopsiki, do parku na piknik! Wsiadasz i pedałujesz! Idę! Gotowi? O tak! Hip, hip, hurra! To my, super mopsy, tak małe, wielkie psy. Jedziemy, śpiewamy i machamy, super mopsy to my. Mopsa, mopsa stycznie, mopsa, mopsa stycznie, mopsa, mopsa stycznie. Pamiętaj, doktor Nohal powiedział, że nie możesz drapać swoich pryszczy. Ja próbuję ich nie drapać, mamciu, ale... nie mogę wytrzymać! Swędzi, swędzi, swędzi! Muszę drapać się! Musisz się czymś zająć. Odwrócić uwagę od twojego swędzenia. Prowadzę poranny spacer. Najlepiej odwrócę uwagę od swędzenia, idąc do szkoły. Co robimy dziś? Idziemy do szkoły! Mogę dzisiaj pójść do szkoły, mamciu? Nie, przykro mi, Frytko. Musisz zostać w domu, aż mopsowysypka przestanie cię swędzieć. Grul cię obudziła się z porannej drzemki. Wrócę do ciebie za momencik, Frytko. Swędzi ramię. Swędzi, swędzi, swędzi. Muszę drapać się. Swędzi, swędzi, swędzi. Ale bez drapania. Bez drapania. Drapanie. Dzięki, kartofelciu. Dobrze, to co robimy? Co? O, już łapię! Berek! Zaraz cię złapię! Wszystko dobrze, Frytulko? Tak, mamciu! Odwracam uwagę! Mam cię, a teraz ty mnie gonisz. Nie tak szybko, Frytulko. Po prostu odwracam uwagę, mamciu. No wiem, mopsinko. Ale myślę, że musimy znaleźć jakiś spokojniejszy, choć równie dobry sposób. No dobrze, mamciu. Przyjdę na dół, tylko zmienię grul ci pieluszkę. Hej, kartofelciu, gdzie jesteś?
dobrze to wymyśliłaś. Jeśli poćwiczę trochę przed egzaminem, zajmę się czymś i wreszcie nie będę czuła tego swędzenia. Swędzi! Za bardzo mnie to swędzi i złości, żebym mogła ćwiczyć. Poddaję się, nie będę więcej ćwiczyć. Spokojnie, mopsinko. Znalazłam świetny sposób na to, by jakoś zająć twoje swędzące łapki. Kolej na ciebie, Frytko. Najpierw woda z mydlinami. Woda z mydlinami? A teraz ściągaczka do szyb. Dziękuję za pomoc. Ściągaczka do szyb! Kuku, Grulciu! A kuku? A kuku? Spędzi! Nie drap się, Frytko. Róbmy pucu, pucu, pucu. Więcej chlapania bez drapania. No do roboty. Pucu, pucu, pucu. Żadnego drapania. Pucu, pucu, pucu. Żadnego drapania. Dobra robota, Frytulko. Mopso jakość. Lśniąca czystość. To listonosz Doni. Siema, Frytko. Cześć. Szybko wskakuj do kieszeni. Mam list do twojej mamy. Mamciu, Doni przyniósł list. O, hej, Doni. Dzięki, Doni. Nie jesteś dziś w szkole, Frytko? Nie. Swędzi, swędzi, swędzi. Wciąż drapać muszę się. To jakiś nowy taniec? Swędzi, swędzi, swędzi. Niestety choruję na mopso wysypkę. O, biedna mała. Miałem kiedyś oślą wysypkę. Rety, dobrze pamiętam, jak to swędziało. Musisz się czymś zająć. No wiem. Muszę odwracać uwagę od tego swędzenia. Słuchaj, może pomożesz mi dostarczyć listy do słoni. Przecież nie zarazisz słoni swoją mopso wysypką. O tak, proszę. Chętnie ci pomogę. Czy mogę mu pomóc, mamciu? Oczywiście, że możesz. Znam jedną świetną grę, w którą możemy zagrać, żeby oderwać twój umysł od paskudnej, swędzącej mopso wysypki. Powodzenia! No dobra. Musimy przejść całą drogę do domu słoni bez drapania i bez następowania nałączenia chodnika. Dobra. I... Tupu, 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 nie drapiemy się. Tupu, 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 nie potkniemy się. O, mam tu coś jeszcze. Iha! Ta paczka to gigant, nie wejdzie do skrzynki. Musimy dostarczyć ją do drzwi. Przesyłka dla państwa słoni. Cześć, Frytko, dzięki za pomoc. Cześć, Doni. Ukryj się szybko. O, znowu swędzi. Witaj, moja mała sąsiadko. Ta-dam. I jak znosisz swoją mopso wysypkę? Strasznie mnie swędzi. Bardzo ci współczuję. Pozjeżdżaj z Tipem i Topem ze zjeżdżalni, żeby o niej zapomnieć. Jasne, z przyjemnością. To chodź ze mną, mała mopsinko. Zjeżdżam, zjeżdżam, zjeżdżam i wcale się nie drapię. Jej, nie swędzi. Wspaniale, Frytko. Do zobaczenia. Ale mopso wysypka znowu mnie swędzi, kartofelciu. Halo, Frytulko. Idę z Grulą do sklepu flamingów. Możesz zająć swoje swędzące łapki pchaniem wózka. Tak, idę, mamciu. Pchamy, 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 nie drapiemy się. Pchamy, 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 nie drapiemy się. A kuku! Moja Frytulka. Mopsikowy, a kuku! Zwrócić uwagę od swojej swędzącej mopsy. A kuku! A kuku! A kuku!
pięknie się zachowuje. Hej, Gruncio! A Kuku? Myślę, że zasłużyła na flamingo smakołyk. Swędzi! Smakołyk dla ciebie, Frytko, za to, że jesteś wspaniałą siostrą i że tak dzielnie znosisz swoją mopsowysypkę. Mrożona dynia w polewie! Dziękuję, pani Floro! Pyszne! O nie! Znowu muszę się podrapać. Dzięki, kartofelciu. Lody dyniowe w polewie zapobiegają swędzeniu. O, z drugiej strony. Jaki świetny pomysł. Wracamy do domu, moja mała frytulko? Ukryj się, szybko. Tak, mamciu. Teraz mam lody dyniowe zapobiegające swędzeniu. W takim razie chodźmy. Lody, 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 dyniowe lody się zje. Lody, 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 nic już nie swędzi mnie. Jak ty wyglądasz? Cała jesteś wymazana dyniowymi lodami. No wiem. Lody sprawiają, że moja mopsowysypka już mnie nie swędzi. Moja wymazana lodami Frytka. Już wiem, co najlepiej poprawi humor mojej chorej Frytce. Pluskająca mała Gruja. Dobrze, mopsinki, wychodzimy. Luli, 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 słodkich, słodkich snów. Dobranoc, kochana Grulciu. Nie drap się, kiedy będę usypiać twoją siostrzyczkę. Dobrze. Chwileczkę. Moja wysypka już mnie nie swędzi ani trochę, kartofelciu. Moja wysypka przestała swędzieć. Mamciu, mamciu! Moja wysypka już wcale mnie nie swędzi! O, to mopsiko cudownie, Frytulko! Znaczy, że jutro, jeśli nadal nie będziesz swędzieć, będziesz pójść mogła... do szkoły! Tak! Starszą siostrą. Mamciu, babciu, powiedzcie, jak ją nazwiemy? Jeszcze się nie zdecydowaliśmy. Mogę ją teraz podtrzymać? Tak jak Frytkę, gdy się urodziła. Oczywiście, że możesz, Pyrku. Proszę, usiądź tu. Ja też chcę ją podtrzymać. Ty będziesz następna, Frytopsinko. Taka słodka. I wygląda tak samo jak ty, kiedy miałaś jeden dzień. Serio? Ja też mówiłam gugu? O, Fryteczko, jak ty słodko gugałaś i gruchałaś. Cała opatulona w kocyk. I robiłaś taką minę. Ale tylko gdy śmierdziałaś i mamcia musiała ci zmienić pieluszkę. Pyrku! Proszę, czy ja mogę teraz ją podtrzymać? Frytko, trochę ciszej przy maluszku. Proszę, czy mogę ją teraz podtrzymać, mamciu? Bardzo, bardzo proszę. W końcu jestem jej wyjątkową starszą siostrzyczką. Tak, oczywiście, że możesz.
Frytko, pierwszy raz będziesz trzymała swoją maleńką siostrzyczkę. Spróbuj jeszcze raz. Frytulko, nie martw się. Maleństwo często płacze wtedy, gdy jest zmęczone. Albo głodne. Albo kiedy ma pełno w pieluszce. O, moja frytulinka. Mamcia mówi, żebym się nie martwiła, ale nie wiem, czy nowa siostrzyczka mnie lubi. To nie ma nic wspólnego z tobą, frytulinko. Maleństwo nie powie, co mu dolega, będzie tylko płakało przez większość czasu. No wiem, babciu. Chcę być dla maleństwa wyjątkową starszą siostrą. Jak ty jesteś wyjątkową kartofelcią. Hej, to wielki pomysł maleńkiej kartofelci. Zrobię błyszczącą kartkę dla mojej małej siostrzyczki. I w czasie tej robótki postaram się wymyślić dla niej jakieś super imię. Migotka? Nie. Może Błyskotka? Nie. Może Pisanka? Nie. Dobrze. Ta kartka sprawi, że maleństwo mnie pokocha. Spójrzcie. Przyszła wyjątkowa starsza siostra tego małego berbecia. Dzień dobry, Frytko. O, cześć, Frytko. Dzień dobry państwu. Chodź do nas, Frytko. No dobrze. Hej, Frytulko. Twoja mała siostrzyczka była ciekawa, gdzie jesteś. Przywitaj się z nią. Gdzie ona jest? Wesołe cześć. Wesołe cześć, Niko. O, maleństwo uwielbia Nikusia. Jest taka słodka. Prawda, Frytko? Chyba tak. Ja jeszcze nie zdążyłam jej przytulić. O! Jak ma na imię? Jeszcze nie wiemy. Co robiłaś tak długo sama w swoim pokoju? Wymyśliłaś dla niej imię? Tak, myślałam o tym, ale jeszcze nic nie wymyśliłam. O, i zrobiłam tę kartkę dla mojej małej siostrzyczki. O, jaka słodka! O, to cudowne! Spójrz, moja mała słodka mopsinko. Zobacz, co zrobiła dla ciebie twoja starsza siostrzyczka. O! O nie! Co się dzieje, maleńka? Tak, wybaczcie, ale teraz musimy chwilę poświęcić naszemu maleństwu i jakoś się uspokoić. Strasznie się drze. Odezwijcie się, gdy będziecie czegoś potrzebować. Kartofelciu? Papa, dziękujemy. Babciu? Frytulka? O, to naprawdę przepiękna kartka. Hej, chcesz pójść ze mną i popatrzeć, jak maleństwo słodko śpi? Teraz już nie płacze. Jesteś wyjątkową starszą siostrą, wiesz, Frytko? Zrobiłaś dla niej piękną kartkę i dałaś jej przytulankę. Chodź, Frytko, niech maleństwo sobie śpi. Mogę zostać, mamciu? Będę cichutko. Mogę jeszcze chwilkę popatrzeć, jak maleństwo śpi? Oczywiście, że możesz, Frytko. Tylko uważaj, żeby jej nie obudzić. Maluchy potrzebują snu. Dobrze, mamciu. Chodź, kartofelciu, czas się ruszyć. Czekaj.
czekaj, nic nie rób. To dla ciebie, mała maprzynko, twoja własna przytulanka. Oranżowy królik. Już wiem, chyba mam lepszy pomysł. W tym pudle mamcia i babcia trzymają skarby z dzieciństwa mojego i Pyrka. Tego właśnie szukałam. Och, Tofi, kiedy byłam mała, bardzo cię kochałam, Mysiu Pysiu. Potem spotkałam ciebie, kartowe... Frytko! Wiem, że chcesz się pobawić z maleństwem, ale proszę, bądź cierpliwa i daj jej pospać. Mamciu, bardzo pięknie proszę, mogę tam jeszcze chwilkę zostać? Chciałabym przy niej być, gdy się obudzi. Jesteś nieocenionym skarbem dla twojej kochanej młodszej siostrzyczki, Frytko. Ale teraz nasze maleństwo potrzebuje zdrowej, dłuższej drzemki. Zupełnie tak jak ja. Drzemka. Tak to jest to, drzemka. Gdy maleństwo się obudzi, wtedy puści twój śpiworek. Ale teraz musimy czekać. Witaj, maleńka mopsinko. No już, gili, gili, maleństwo. Ta przytulanka jest moja. Mała kartofelcia jest moja. Ale słodki maluch. Ta przytulanka jest twoja, a ta mała myszka jest moja. Wracaj na swoje miejsce, kartofelciu. O, wszystko dobrze, mała grulciu. Mała grula, mała grula. Patrz, Frytko, wreszcie ci się udało. Wymyśliłaś idealne imię dla maleństwa. Naprawdę? Grula. Mała grula mopsik. Patrzcie, podoba jej się, prawda, grulciu? Grula to idealne imię dla idealnej mopsinki. Grula? Witaj, grulo. Wymyśliłam dla ciebie idealne imię. Ona myśli, że jesteś wyjątkową starszą siostrą. Bo jestem i kocham cię, mała grulo. A teraz chodź do mnie, grulciu. Fuj, co tak śmierdzi? O, grula! A jutro, Frytko, ponieważ tata będzie w pracy, a ja będę zajęta przy małej, po lekcjach z panem Wiercikiem pierwszy raz zostaniesz na zajęciach w szkolnym klubie. Zajęcia w klubie? Już jutro? Jestem pewna, że ci się spodoba. To do jutra, moja mopsinko. Mua! Dobranoc, mamciu. Mopso, całuski! Ty też pójdziesz ze mną do szkolnego klubu, kartofelciu. I będzie czadowo. Mopso, całuski. Thank you.
Proszę bardzo! Twoja przekąska! Na pierwszą w twoim życiu przedszkolną wycieczkę! Dzięki, mamcio! Babcio zrobił dyniowy placek, dyniowe pretzle, dyniowy popcorn i pyszne dyniowe prażynki. Palce lizać! Dobrze, że znalazłam tę gigantycznie ogromniastą dynię. Nasza maleńka właśnie zaczęła kopać i kręcić się w moim brzuszku. Pewnie się obudziła. Halo, moja mała siostrzyczko. Wychodzimy, Pyrku! Tu jesteś, kartofelciu. Ukryj się. Chodź, Frytko. Już idę, mamciu. Pora na naszą pierwszą wycieczkę. Chcesz podjeść więcej dyni, zanim wyjdziemy? Dobrze, dokończ ten kawałek. Ale jedz go w moim plecaku, nie w kieszeni. No wskakuj. Babcia wrócił z nocnego patrolu. Chodźmy na mopso przywitanie i pożegnanie. Frytka! Mopso, dzień dobry! Hejka, babciu! Dzięki za wszystkie pyszne dyniowe przysmaki! Ach, naprawdę nie ma za co, moja frytulko. Dobrze, życzę ci świetnej zabawy na wycieczce. Ja tymczasem się położę. Dzięki! Mopso przytulas! Czekaj, babciu! Frytko! Czas na wycieczkę! Idę! I baw się dobrze! Mopso, całuski, babciu! Śpi dobrze! Siadajcie, wesołe skoczki! Pando Mopsinko, siadasz koło mnie? Mopsinko Pando, z przyjemnością! Dzień dobry, panie Wierciku! Dzień dobry, Niko! I Frytko! Okej, to już wszyscy, panie Garbie! A więc możemy jechać! Uwaga na mój plecak! Mój plecak! Gdzie jest mój plecak? Zapomniałam plecaka! Zostawał cię babcia w naszym garażu! Z pysznymi przekąskami na wycieczkę! I z moją kartofelcią w środku! O, Frytko! Ja to załatwię, panie Wierciku. Wy, mopsiki, mieszkacie na spacerowej, prawda? Dobrze, podjedziemy tam po drodze. Dziękuję, panie Garbie. No dobrze, zapiąć pasy. Jedziemy! Siadaj tutaj, proszę, Niko. O, Frytko, a dla ciebie jest miejsce na samym końcu autobusu. Zadzwonię do twojej mamci i powiem jej, że przyjedziemy po twój plecak. Frytko, tutaj! Dzięki! Pa! Pa! Rzucaj! Kartofelciu! Masz tam coś do jedzenia? Ukryj się! Patrz! Mniam! Prażynka ziemniaczana! Nie, Hełi! O, ale jestem głodny, a już zjadłem wszystkie swoje kanapki. Ej, nie możesz jej zjeść! No wiem, to twoja przytulanka. Tak, no właśnie. To były tylko żarty. Kartofelciu, wybacz, że cię zostawiłam. Jedziemy na wycieczkę, ale będzie wesoło. W tęczowej naszej szkole śpiewamy, że każdy z nas jest inny i lubimy się. Muzyka wkoło brzmi jak co dnia. Jedziemy na wycieczkę. Hip, hip, hurra! Świetnie, wesołe skoczki. Jesteśmy na miejscu. A oto Uśmiechowskie Muzeum. Dobrze, mam arkusze zadań dla wszystkich. Dobierzcie się w pary i na arkuszach zaznaczcie obrazki obiektów, które zobaczycie w naszym muzeum. Jest z tobą, Niko! Mopso Pando partnerzy!
Wesołe skoczki! Proszę, dobierzcie się w pary z kolegami, z którymi siedzieliście w autobusie. I zostańcie w tych parach przez cały dzień. Ale panie Wierciku, Niko i ja chcemy być w jednej parze. O, następnym razem. Wybaczcie, moi drodzy. Idziemy. Hały i Frytka, partnerzy. Miłej zabawy, kochani. Chodźmy. Do dzieła, Frytko. Chodźmy. Idziemy. Jejku. Wio, wio, wio. Naprzód, koniku. Iha. Hejka! Ciii, nie biegamy! Howie, mamy się trzymać razem! Bu! Zmiana planu. Teraz ty będziesz moim partnerem, Kartofelciu. Ale będzie zabawa! Słup totemiczny! Jaki wielki! Jest! Mamy! Gobelin! Jakie piękne wzory! Jest! Mamy! Hej, Niko! Śmieszko! Przepraszam. Gdyby Niko był ze mną w parze, też bym się bawiła. Ale my jesteśmy najlepszą parą, Kartofelciu. Jejku, model domu. Mopso odjechany. Jest. I arkusz wypełniony. Tak jest. To fantastyczny domek dla myszki Kartofelci. Proszę, obejrzyj sobie wszystkie pokoje, myszko. To wycieczka jest super fajna. Mam cię! Nie możesz chodzić po muzeum bez pary, mopsinko. Ale... Chodźmy. Lepiej zaprowadzę cię do twojej grupy. Kartofelciu. Jestem taki głodny. Zjadłem już wszystko w autobusie. Proszę, poczęstuj się, Howie. Ja wcale nie jestem głodna. Dzięki, Frytko! Dobre! Niko! Dzień doberek, Frytko. Żadny dzień doberek, Niko. Zgubiłam kogoś. Znaczy, coś bardzo ważnego na naszej wycieczce. O, co? Moją kartofelcię! I muszę ją znaleźć! Bo to nie jest taka zwykła przytulanka. Ona jest... Czym ona jest? Jak ci pokażę, czy dasz mi słowo mopsinko pandy, że nikomu nie powiesz? Słowo mopsinko pandy. Chodź, Niko. Dziękuję bardzo. To już niedaleko. Jestem, Kartofelciu. Wychodź. Jej tutaj nie ma. Uwaga, uwaga! W muzealnej kawiarni pojawiła się mysz. W kawiarni? Proszę kierować się do wyjścia. Jak to mysz? Szybko, Niko, chodźmy do kawiarni. Dzieciaczki, dokąd pędzicie? Zapraszam do wyjścia, proszę bardzo. Ale Kartofelcia, panie Wierciku, muszę po nią iść do kawiarni. O, Frytko, wiem, że Kartofelcia wiele dla ciebie znaczy, ale... Później porozmawiam o tym z pracownikami muzeum. A na razie będziesz musiała się obyć bez swojej przytulanki. Nie, ja muszę ją znaleźć. Po prostu muszę. Proszę. Pięknie proszę. Moja Frytko, proszę usiąść tu obok Howiego, a ja was policzę przed wejściem do autobusu. Nie płacz, Frytko. Mogę ci oddać resztkę twoich dyniowych smakołyków. Dzięki, Howie, ale nie jestem głodna. Może mam nawet ostatnią dyniową prażynkę? Mysz! Spokojnie! Uspokójcie się wszyscy! Kartofelcia! Widzę, że sama sobie poradziłaś. Moja sprytna myszko. Wszyscy wsiadamy do autobusu! Szybciutko, szybciutko! Cóż za intensywna wycieczka. Ale to wszystko miało mopsikowo szczęśliwe zakończenie. Chodź, Frytko! Ukryj się!
Frytko, i co z twoją przytulanką? Co chciałaś pokazać mi tam w muzeum? O, nic takiego, Niko. Dzień dobry, kochani. Hej. Wybaczcie spóźnienie. Mamuś! Posłuchajcie mnie, nastąpiła zmiana planów. O, mamy z tym do czynienia od rana. No, Frytko, dzisiaj zabieram cię do siebie. Mamcia i papcio nie mogą cię dziś zabrać, bo pojechali razem do szpitala. Twoja maleńka siostrzyczka niebawem się urodzi. Będę miała maleńką nową siostrzyczkę. Czy to mój pierwszy dzień w przedszkolu? Dobrze, sprawdzimy, czy wszyscy mnie słyszą. Wybaczcie, kochani. Ups. Papciu, czy ja mogę poprowadzić nasz wesoły korowód? To mój pierwszy dzień w szkole w tęczowym lesie. Chciałabym dziś pierwsza przemówić przez megafon. Mogę? Proszę, proszę, bardzo proszę. Tak, czemu nie, moja psinko? Dzień dobry, moi kochani. Mówi do was Frytka. Jeśli idziecie do szkoły w tęczowym lesie, proszę dołączcie do naszego wesołego korowodu. Już idę. Hej, mopsy. Śmieszko, jak ty to robisz? Gwiazda jedna za drugą. Bo nie mogę się doczekać mojego pierwszego dnia w przedszkolu. Ja też. To idziemy? Jeszcze tylko plecak. Baw się dobrze, moja Śmieszko. Jadę do pracy. Pa, mamo! Zaczekajcie! Już idziemy! Wybaczcie spóźnienie. Dzisiaj nasz pierwszy dzień w przedszkolu. Czołem, chłopaki. Hejka. Witajcie. Hej, Tip. Hej, Top. Cześć, Tip. Cześć, Top. Moja sekretna przyjaciółko. Wszyscy już są. Czy możemy iść? Ukryj się. Czy wszyscy widzą mnie i moją kartofelcię? Tak! Świetnie. Wesoły korowód. Naprzód! Prowadzę poranny spacer. Prowadzę poranny spacer. Co robimy dziś? Idziemy do szkoły! Hej ho! Hej ho! I machamy do nosorożca! Prowadzę poranny spacer. Życzę miłego dnia, maluchy! Prowadzę poranny spacer. Co robimy dziś? Idziemy do szkoły! Hej ho! Hej ho! Uwielbiam prowadzić poranny spacer. Prowadzę poranny spacer. Co robimy dziś? Idziemy do szkoły! Szkoła w tęczowym lesie. Spójrzcie! Ukryj się w moim plecaku, kartofelciu. Będzie ci tam miło. To Pako! Hej, Pako! Zaczekaj na mnie!
Mopsik was kocha, mamciu i papciu. Mopsiego dnia w przedszkolu, Frytolino. To do przerwy! Jestem taka przejęta! Dzień dobry! Witam wszystkie nasze nowe przedszkolaki! Wesołe skoczki! Jestem pan Wiercik, wasz opiekun. Już pora zacząć pierwszy zakręcony dzień w przedszkolu. Zapraszam do wejścia! Śmiało naprzód! Ja się trochę boję. No co wy? Śmieszka, tipi-top! Chodźcie za mną! Ja pójdę pierwsza! Zwiedzimy sobie szkołę po drodze do waszej sali, wesołe skoczki! Mopso przytulaski? Zapraszam! Proszę zaczekać, panie Wierciku, ja chcę tam wejść pierwsza! No, wesołe skoczki, tu mamy szkolny sekretariat. Sekretariat? A to sala gimnastyczna! O rany! A tu mamy salę muzyczną! Jacie! A tu są łazienki dla uczniów! Potrafię biegać tak szybko jak inni. Sama widzisz. Dobra, twoje łapki są jeszcze mniejsze niż moje. Uważajmy na siebie w tej ogromnej szkole, moja mała kartofelciu. A to, wesołe skoczki, wasza zakręcona sala! Zapraszam! Dziś będziesz cichutko siedzieć w moim tornistrze. Dobrze, kartofelciu? Najpierw powieście plecaki na wieszaki, wesołe skoczki, a potem usiądźcie na dywanie, żebyśmy mogli się dobrze poznać. Pośpieszcie się bardzo proszę, siadajcie tam, gdzie jest wolne miejsce. Zobacz, nie mogę dosięgnąć do wieszaka. Zabiorę mój plecak do klasy i ciebie razem z nim. Usiądź ładnie z przodu. Pamiętajcie, nie jemy w klasie. Hej ty, nie draw się. Dobrze, w naszej grupie wesołych skoczków będziemy mieli specjalne powitanie. Ale ja kompletnie nic nie widzę z tego miejsca. A nasze specjalne powitanie to będzie piosenka. Jej tytuł to Jak masz na imię i co najbardziej lubisz robić? To zaczynamy! Wow. Jestem pan Wiercik i lubię zakręcone tańce. Łupi, dupi, dup. Kto chce być pierwszy, wesołe skoczki? Ja chcę być pierwsza! Jak masz na imię i co najbardziej lubisz robić? Ja jestem Barry i bardzo lubię jeść! Jak masz na imię i co najbardziej lubisz robić? Jestem Hiena Howie i lubię... Chyba nie uda mi się zabrać głosu. Jak masz na imię i co najbardziej lubisz robić? Jestem Top! Lubię grać na trąbie! Ale głośno! Kto następny? Jestem Tip i lubię trąbić jeszcze głośniej! Kto następny? O, kto tam się chowa za plecami? Chowaj się szybko, ukryj się! Co najbardziej lubisz robić? Jestem Frytka i najbardziej lubię być pierwsza! O, młodsza siostrzyczka Pyrka, prawda? No, Frytko, bardzo proszę usiądź tutaj z przodu, tak jak twój duży starszy brat ma w zwyczaju. Frytko, Frytko! Frytko, chodź tutaj! Proszę, chodź tutaj!
Teraz jesteś już dużym przedszkolakiem. Nie zawsze będziesz zajmować pierwsze miejsce. Ale jak każdy wesoły skoczek, grzecznie poczekasz na swoją kolej. A mogę cię zapytać, Frytko, czemu tak kurczowo trzymasz swój plecak? Bo jestem za mała, proszę pana. Nie sięgam do wieszaków. Są za wysoko. Ja też kiedyś miałem ten problem, więc dostałem specjalny wiercikowy wieszak tylko dla siebie. Chodź zobacz. Oto mój wieszak. Chciałabyś mieć tu swój wieszak, Frytko? Tak, żebyś mogła go dosięgnąć? Tak, bardzo proszę, panie wierciku. To żaden mopsi problem, a plecak to idealne miejsce dla puszystych przytulanek. O! Pani Ząbek, pani Ząbek! Potrzebujemy pani pilnie tutaj w sali wesołych skoczków. Mamy tu wiercikowo-mopsowo-wieszakowy alarm. I co na to teraz powiesz, mopsinko? Dziękuję pani, to super wieszak. Pojawiła się tu pani naprawdę w samą porę. Wskakuj, kartofelciu. Ta-da! Idę do sali. Pa, pa. Hej! Kochani, patrzcie, kto to. Wesołe skoczki, to jest pan Borsuk Lis. On jest naszym szkolnym sekretarzem. A teraz proszę, wesołe skoczki, przywitajcie pana. Wesołe skoczki witają pana Borsuka Lisa. Dzień dobry, wesołe skoczki. Dobrze. Codziennie po sprawdzeniu obecności potrzebuję ochotnika, który zaniesie listę obecności do sekretariatu pana Borsuka Lisa. I chyba już wiem, kto jako pierwszy wykona dla nas dzisiaj to odpowiedzialne zadanie. Frytka? Tak, bardzo, bardzo proszę, panie wierciku. Mopsikowo-fajowo jest być pierwszą. Dziękuję. Do zobaczenia, mała Frytko. Na razie, pani Borsuku Lisie. Hip, hip, hurra! Brawo, super! Coś mi się wydaje, że w przedszkolu będzie nam bardzo dobrze, kartofelciu.